Nominowaliśmy do tego grona raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Ciężko jest jakby wybrać, bo startowy jest nierówny i naprawdę ciężko było, że tak powiem, wskazać osoby. Myślę, że w przyszłym roku zrobimy to w formie bardziej plebiscytu, albo nie wiem jak to nazwać. Wy głosowaliście na to, kto powinien w tym roku zostać mastercem roku. Przypomnę, że w ubiegłym roku został mi Marian Leśniak. Marian, gratulujemy. Mastercem roku 2019 został Sergio.